Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Obowiązuje ono do godziny 20 dnia dzisiejszego. Prosimy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, aby zachowali ostrożność w miarę możliwości, jeśli nie jest to konieczne, aby nie wychodzili z domów. Prosimy zwrócić także uwagę na miejsca, w którym mogą być zaparkowane samochody, aby ewentualnie skutki silnego wiatru w ten sposób też nas nie dotknęły. Dodatkowym zagrożeniem, które z obecnej sytuacji meteorologicznej wynika, jest podwyższenie stanów na rzece Odrze, rzekach Przymorza, Zalewie Szczecińskim. Wynika to z silnie wiejącego wiatru z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Doszło już w zasadzie w tym momencie do zjawiska towki. Przekroczone są stany alarmowe na Bałtyku w Dziwnowie i Świnoujściu, stany ostrzegawcze w Kołobrzegu, Darłowie i Trzebieży na Zalewie. Spodziewamy się, ponieważ stany wód ciągle rosną, również możliwości przekroczenia stanów alarmowych na rzece Odrze aż do Gryfina. No myślę, że to jest normalna sytuacja. Zaczął się okres sztormowy, także jeżeli chodzi o silny porywisty wiatr, to jest pora właśnie na takie zjawiska. A dzisiejszy sztorm zawdzięczamy głębokiemu niżowi, który w tej chwili znajduje się nad północnym Bałtykiem. Pomału będzie się odsuwał na północny wschód i kiedy dotrze do krajów nadbałtyckich, wypełni się i dopiero w ten czas ten wiatr będzie pomału słabł, ale to dopiero jutro w godzinach popołudniowych. Także dzisiaj do końca dnia porywy na wybrzeżu do 70-80 km na godzinę, nad morzem nawet do 100. Wiatr bardzo nieprzyjemny, bo z północy, czyli długa fala, wysoka fala i przede wszystkim mocna fala, która niszczy brzegi, plaże nasze tutaj nad Bałtykiem, no i powoduje dodatkowo jeszcze cofkę w portach. Co to jest cofka? No to jest właśnie spychanie wody morskiej do ujścia rzek. Także stan wód również będzie dość wysoki. No i zaczęło do nas napływać w tej chwili coraz chłodniejsze, żeby nie powiedzieć zimne, chociaż jutro już będziemy mówić mroźne powietrze arktyczne. Stąd te przelotne opady deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu, a w niektórych miejscach na wybrzeżu również pada lokalnie grad. No, ta noc przed nami już mroźna. W tej chwili wszystko pływa, w nocy zamarznie. Pojawi się na drogach, chodnikach lód, pojawi się opady przelotnego śniegu, także w niektórych miejscach robi się biało, a przypomnę, że ten silny wiatr również może powodować przy opadach śniegu zamiecie i zawieje śnieżne. Także zima od jutra w pełni.